Hej kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w pięknym, pięknym odcinku świątecznym serii Nailed. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was do pokazania kolejny wzorek, ostatni wzorek na święta, niestety przed świętami, ale naprawdę super, tak samo proste jak śnieżynki i tak, dajcie mi znać, że to było naprawdę najprostsze zdobienie na świecie na święta, więc się z tego bardzo, bardzo cieszę, że z tego skorzystaliście, ale dzisiaj coś bardziej skomplikowanego, ale nie takiego trudnego, ale naprawdę bardzo, bardzo efektownego i tutaj mowa o bombeczkach diamentowych, które po prostu będą świecić i robić robotę, ponieważ te bombeczki są i świąteczne, i eleganckie, więc jak zrobimy je przed świętami i tak mamy fajną, elegancką stylizację na Sylwestra, więc jak chcecie zobaczyć, o co mi chodzi dokładnie, to zapraszam Was dalej do oglądania. Dobra, bierzemy sobie wzorniczek i nakładamy, słuchajcie, pierwszy kolor Admiral z Indigo, to jest piękna zieleń i właśnie nakładamy sobie teraz ją na standardowo dwie warstwy. Teraz nakładamy, słuchajcie, matowy top, aby to wszystko, aby ten kolor w ogóle był zmatowiony, ponieważ to da bardzo fajny efekt do tego zdobienia. I dajmy do lampki. Dobra, i teraz sobie tutaj bierzemy trochę srebrnego koloru też z Indigo i rysujemy, słuchajcie, bombkę cienkim pędzlem, czyli bierzemy sobie, rysujemy takie kółko po prostu. I wsadzam do lampki. Teraz zmieszałam, słuchajcie, sobie dwie duże krople do jednej kropli dry topu i białego żelu bez dyspersji. I maluję teraz sobie coś takiego, czyli taką kokardkę do naszej bombki. I robię to w ten sposób. Sobie trochę popatrzę na to, co już mam wcześniej. Czyli robię tak. Najpierw rysuję sobie tutaj środek. Dlaczego z dry topem? Ponieważ on jest taki mleczno-przeźroczysty i potem fajnie będzie odbijało jeszcze białe kontury. Teraz bierzemy sobie i rysujemy. Jeszcze bierzemy sobie trochę srebrnego kolorku, ale tylko troszeczkę i nakładamy go, słuchajcie, tutaj w tą część i tak samo z drugiej strony. Teraz bierzemy sobie żel Art bez dyspersji i robimy kontury
tego naszego zdobienia. Ale bez bombki. Bombkę zostawiamy taką, jaka jest. Tylko robimy kontury właśnie tego białego. Dodatkowo jeszcze przejeżdżamy sobie tu kilka razy od tej strony. I robimy to samo z drugiej strony. Dobra, teraz bierzemy sobie dry top. Nakładamy na naszą tutaj bombkę. I będziemy tutaj przyczepiać w tapie cyrkonie. Dobra. Bierzemy sobie, słuchajcie, cyrkonie. I zaczynamy po kolei właśnie je wtapiać tutaj do naszego wzórka. I jeszcze wypełniamy to kawiorem srebrnym, żeby było pełniejsze. Tak to wygląda. Mi się na przykład bardzo podoba ten wzór. Bardzo, bardzo, bardzo. Jeszcze dodałam sobie tutaj łodyżkę. Znaczy łodyżkę. Taką. Ala wstążeczkę, żeby jak powieszenie na choinkę. Tutaj możemy jeszcze to wszystko zabezpieczyć. To się wszystko trzyma, więc naprawdę super. I pamiętajmy, że to robimy dry top, ponieważ tego nie przykrywamy topem. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jak tak, dajcie znać na dole w komentarzach, czy ten wzór zastosujecie w swoich stylizacjach przedświątecznych, jak tak dajcie właśnie znać. A jak macie jakieś inne, to też podeślijcie, mimo że na maila, jakieś zdjęcia, czy na Facebooku, też super, bo zobaczę, jakie Wy macie pomysły na świąteczne wzory i zdobienia. Tu macie filmy proponowane, tu macie przycisk do subskrybowania, do którego Was zachęcam i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Pa, pa!